Dzień dobry, wiosennie. Słuchajcie, vlogmas dzień 13. Ja wczoraj nie nagrywałam vlogmasa, ponieważ cały dzień Bartek był w domu, więc taki rozmemłany ten dzień był, więc nic nie nagrywałam. Trochę wczoraj sprzątałam. A potem siedziałam przy kompie dosyć długo, bo po prostu stwierdziłam, że muszę się wziąć za projektowanie. I dzień mi naprawdę kiepsko, ale dobra, nie nastawiam się jeszcze bardzo negatywnie. Co bym chciała Wam powiedzieć, że mamy wiosnę, jak przed chwilą widzieliście, słuchajcie, Jaśmin wypuścił nową gałązkę zieloną, bez wypuszcza pąki. Nawet nie mamy połowy grudnia, a wiosna już przyszła. Tak, śnieg zniknął całkowicie, nie ma już nigdzie śniegu, więc po zimowym, świątecznym klimacie chyba już nici. Tak jak pamiętacie, w tamtym roku było bardzo podobnie. Też tak było, że no na Wigilię, jeżeli ktoś oglądał mojego poprzedniego vlogmasa, jeżeli nie, to po prostu może sobie tam zobaczyć, że ja 23 grudnia szłam po gałązki, takie żywe. W sumie bym musiała iść faktycznie, przypomniało mi się. Może pójdę dzisiaj, chociaż mam jeszcze inne plany na dzisiaj. Takie żywe gałązki i było po prostu bardzo zielono, bardzo mokro. Także słabo, no ale sorry, taki mamy klimat. Dobra, idę do Biedronki, bo dzisiaj jest zupa pieczarkowa. Przygotowuję obiad. Zwracajcie uwagę na to, że jest brudna strasznie kuchenka, no ale po prostu czarne szkło to jest straszne i my uczyniemy, bo to i tak będzie bardzo brudne. Umyję to po prostu po zrobionym obiedzie. Przygotowuję już obiad pomimo tego, że jest 12:40, ale chcę po prostu przygotować, bo chcę iść ogarniać troszeczkę tam, co mam do ogarnięcia. Więc tu się rozłożą kurczaki, pieczarki. Tutaj już trochę podgotowuję marchewkę w bulionie z tego względu, że marchewka jednak potrzebuje dużo, dużo czasu na to, żeby się ugotować. Więc tutaj marcheweczka. No mam mało tej marchewki, ale to nic. Będzie dużo ziemniaków i zresztą jest też dosyć sporo pieczarek. A ja dalej jestem taka zakatarzona jazdeczka i tak trochę mi to wszystko tutaj w gardle stoi. Tragedia. Robię zupę pieczarkową, ponieważ mamy bulion, już nie będziemy mieć bulionu, więc zupy w tym tygodniu już nie będzie, więc ja dzisiaj przygotowuję zupę pieczarkową. No bo tak nie wiedziałam, jaką zupę, bo ja mam szczerze, że nie chciałam robić kalafiorowej. I właśnie słucham podcastu Hej Łobuzy na temat prezentów, słuchajcie. To jest po prostu zawsze odwieczny temat i dylemat, co kupić. No teraz już żyjemy w takich czasach, że raczej dajemy po prostu pieniądze, tak? Dostajemy koperty i tak dalej. Choć ja jestem raczej tego typu, że wolałabym dostać prezent niż pieniądze, bo pieniądze to najprawdopodobniej włożę do portfela, chociaż nauczyłam się lekko odkładać, ale no teraz to nie mam z czego. Ale wiecie, na przykład to, co dostałam w tym roku, na przykład na święta od mamy Bartka, no niestety pójdzie dalej, tak? Czyli kupiłam prezent, niestety kupiłam prezent po prostu młodemu i dam resztę no Julce, czyli mojej chrześniaczce, no bo jednak niestety na inne prezenty mnie nie stać, dostałam, więc to poszło dalej. Dlatego też właśnie ja jestem zwolennikiem otrzymywania prezentów i dla mnie super prezentami są kosmetyki, zestawy kosmetyczne, wiecie, typu żel pod prysznic, szampon, dezodorant, balsam, takiego typu rzeczy, bo to zawsze się przydaje i my to zużywamy, tak? Więc ja byłabym bardzo zadowolona z takich prezentów. Nie chciałabym dostawać kubków, talerzy, sztućców, takich rzeczy, jakiś pierdół do postawienia i tak dalej, takich rzeczy bym nie chciała, ale kosmetyki? Tak, tak, typu, no mówię, żele pod prysznic, szampony i tak dalej, takie rzeczy jak najbardziej tak, a jeżeli ktoś nie wie, co miałby mi kupić, to lepiej, żeby mi kupił czekoladę,
Uwierzcie mi, że ja to cieszę się bardzo, że ktoś mi kupi czekoladę, bo ja kocham słodycze, nie? To jest w ogóle druga sprawa. Więc jakbym miała dostać, nie wiem, kubek, to wolę kupić, to wolę dostać czekoladę, zdecydowanie. I było tam mnóstwo różnych przykładów i tak dalej, więc no wiecie, no. No mówię, ja ogólnie wolę dostawać prezenty, a jeżeli ktoś nie ma pomysłu na prezent, to słodycze po prostu. Alkohol nie, bo alkoholu nie pijemy bardzo, bardzo sporadycznie, więc alkoholu nie, wolimy słodycze. I myślę, że Bartek też tutaj podzieli moje zdanie, że lepiej dostać żel pod prysznic, aniżeli jakąś pierdołę. Ewentualnie jeszcze o z czego się ucieszę, to na przykład zestaw herbat. To tak, zestaw herbat jak najbardziej, ponieważ ja bardzo lubię herbaty. Ale tak to powiem wam szczerze, że kosmetyki jak najbardziej okej i słodycze. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w 14 dniu. Dzisiaj jest 14? Który dzisiaj? Dzisiaj jest chyba 14. Mam już tutaj herbatkę. Dzisiaj też jakoś po prostu kiepsko spałam. Śpimy ogólnie w pokoju obok, z uwagi na to, że tutaj musiałam wykonać operację, usuwanie brzydkich rzeczy ze ścian i tutaj jeszcze trochę śmierdzi, więc podejrzewam, że jeszcze dzisiaj będziemy spać w salonie. No niestety, po prostu to jest straszne. Powiem wam tak, że ten tydzień, który w ogóle teraz trwa, to jest kompletnie jakiś taki nie mój. Jest szaro, buro i ponuro. Powiem wam szczerze, że nawet jakbym chciała coś nagrywać, to po prostu światło jest tak tragiczne. Ja nie mam dobrej lampy, żeby nagrywać, więc no po prostu nie mam mobilizacji w związku z tym. A mam kilka fajnych pomysłów, żeby to zrobić. No ale dobra, okej. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Że po prostu naprawdę ostatnimi czasy moja twarz, a szczególnie tu ten obszar, robi sobie po prostu ze mnie jaja. Bo to jak mi wyskakuje krostka za krostką, jedna większa, druga mniejsza. Na przykład teraz mam tutaj na ustach prawie i to jest tak denerwujące. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, nie rozumiem tego kompletnie. Nie podoba mi się to za diabła, no ale co zrobię? W tym momencie to wiecie, to tak jest kuźwa dupa, bo ani nie pójdę do żadnego dermatologa, bo na leczenie mnie nie stać. No nie wiem, po prostu nie wiem. Kurwa, nie wiem. Masakra. O Jezu, masakra, słuchajcie. Dobra. Wczoraj też się za wiele nie odzywałam, bo po prostu byłam wczoraj jeszcze na takim jednym zajęciu, więc wróciłam późno do domu i tak dalej, także. No nic ciekawego się nie dzieje, za specjalnego, że tak powiem. Muszę jechać zaraz też do Biedronki. Znowu. Po raz kolejny. Trzeba po prostu usiąść i pomyśleć, jakie zakupy zrobić, żeby po prostu w przyszłym tygodniu przed tym pierdolnikiem świątecznym nie ruszać się po prostu do tego sklepu, bo tak jak już mówiłam wcześniej, ja Biedronki nie lubię. Jeszcze w ogóle tutaj w tej Biedronce, do której ja jeżdżę, jest taka bardzo niemiła pani. Znaczy nie, że nie miła dla mnie, bo akurat ja nie miałam z nią do czynienia jako taka, ale po prostu widziałam, jak traktuje innych klientów, jak przewraca oczami i w ogóle jest strasznie nieuprzejma, bardzo niemiła kobieta. Dlatego też no coraz mniej lubię Biedronkę, no co mam powiedzieć. Nie lubię tam robić zakupów po prostu. O, nie dość, że jest, wiecie, bałagan. Ceny nie są zmieniane, no trzeba bardzo mocno uważać, jak się jest w Biedronce, bo oszukują. Znaczy może nie tyle, że oni to robią specjalnie, chociaż nie wiem, ale kolejna sprawa jest taka, że po prostu nie mają pracowników, nie? To jest większy problem. Brak pracowników. Kończy się już. Także świetnie. I wydaje mi się, że ten też się już kończy, bo w ogóle nie mogę go, wiecie, wytrzaskać. O. Zapomniałam, że tutaj coś było. Nie, nie wiem. Dobra. Wezmę Fenty Beauty. By Rihanna. Dobra, moi drodzy, odzywam się do was później. Kurde.
Kurczę, słuchajcie, jak jest ciemno, normalnie taka ciemnota, w ogóle. Nawet ciężko się nagrywa, jak jest tak ciemno, słuchajcie, no nie jestem zadowolona. Słuchajcie, robię porządki tutaj właśnie w sypialni, bo no tak jak wam powiedziałam, po prostu mamy niestety problem z grzybem w sypialni właśnie między innymi. No i tutaj po prostu robiłam porządki wczoraj, dlatego też nie spaliśmy w sypialni. No i słuchajcie, robię porządki i wiecie co znalazłam. Grecja. Francja. To jest takie piękne. Boże. Wiecie co, ja byłam pierwszy raz w tym roku w Grecji. Jeżeli chcecie sobie popatrzeć na Grecję, to możecie sobie obejrzeć odcinek z Grecji, Korfu. I powiem wam szczerze, że było pięknie. Znaczy wiecie, ja po prostu kocham, ja kocham lato, kocham skwar, ja po prostu uwielbiam leżeć i smażyć się na plaży, po prostu wiecie, do góry brzuchem, tłuszcz się topi, no niesamowite, ja to po prostu kocham, mocno to kocham i bardzo, bardzo mi przykro z powodu tego, że nie mogę znaleźć pracy i nie mogę jechać na wakacje w następnym roku. To jest najgorsze po prostu. Wiecie, powiem wam tak, bo jakbym miała jechać ja sama, to wiecie, ja się zmieszczę w 1500, nie? No chyba, że bilety będą drogie, lotnicze. No to nie. No ale jak już we dwóch, no to już drożej, niestety. No ale cóż, pomarzyć można. Słuchajcie, postanowiłam zrobić sobie zimową herbatkę, bo bardzo lubię, a ostatnimi czasy mało jej piłam, więc robię sobie cały dzban, ale chyba po prostu dorzucę jeszcze jedną herbatę. Teraz piję tą herbatę, którą kupiłam w Dealsie. To jest True English Tea, więc jest całkiem dobra, muszę przyznać, że jest dobra. Znaczy Bartek głównie robi u nas herbaty zimowe. Używamy do tego syropu malinowego. Akurat mamy z dzikiej róży i malin. Dajemy goździki i oczywiście pomarańczkę. No ale muszę trochę poczekać, aż to się oczywiście tutaj nieco lepiej zaparzy, a w tym czasie... Jestem w trakcie przygotowywania najlepszego obiadu ever, czyli z chaboszczki. Po prostu. Ja kocham i mogłabym je jeść codziennie. Wiem, że mnóstwo osób nie lubi mięsa i nie je mięsa i jakby ja to szanuję. Może nie do końca rozumiem, ale szanuję. Bo ja na przykład uwielbiam mięso, tak? I na przykład dla mnie jedzenie, nie jedzenie mięsa, no to nie wiem, czy bym się żywiła, szczerze powiedziawszy. No ale może, to jest kwestia może przekonania się i tak dalej. Słuchajcie, godzina 15, także przygotowuję się tutaj z tego względu, że po prostu musimy szybko zjeść i musimy szybko jechać w daleką podróż. Na pewno pojedziecie i zobaczycie gdzie. No właśnie, jedziemy do Torunia, szybka wycieczka. Jest, która godzina? 16:39. Jest za 25 i zobaczcie jak jest ciemno. Mamy 1 stopień Celsjusza. Na plusie. No więc... No hello, powiedziałem 1, a nie minus 1. Dobra, jedziemy do Torunia. Do miejsca, w którym byłam ostatnio z mamą.
A teraz będę ze starym. Starego nie widać, bo jest ciemno jak w tyłku. No ale jedziemy. A byliśmy właśnie w Agaci. Ulubione imię Bartusia. Prawda? Najlepsze. Dobra, a teraz gdzie mnie zabierasz? Jedziemy do Makro. No, tak super. Po ośmiornicę. Ale i po krewetki. No. A nie nic. No, wodę mieliśmy wziąć. No to ja idę chyba po wodę, co? No to idź, ja tu chodzić. Podobno do mojej tej kocyka. Śmieszne rzeczy. Piękne bombki. Te są piękne, ale stówę. No, bardzo ładne są te bombki. Zobaczcie, piękne. Ja mam taki katar. Te jakie fajne. 73. Nie patrzcie na tą cenę, tylko na tą większą. Bardzo ładne bombeczki. O Jezu, kto pamięta takie szyszki? Były takie szyszki, nie? O, te też są bardzo ładne. O, takie miałam też, stare. Może jeszcze gdzieś na strychu są. Bardzo ładne te bombeczki. Są bombeczki szklane. Dlatego takie drogie. Już wracamy i dojeżdżamy teraz do Kowalewa. I w Kowalewie zawsze mają ładne choinki. A teraz... Już go widzę. A teraz jest właśnie taki... Kurde, cicho Bartek, ja tu mówię, a ty mi tu przeszkadzasz. Widzicie, jak on się wtrąca? A tu teraz wita nas w Kowalewie Święty Mikołaj. Szkoda, że nie rozdaje żadnych prezentów. O, proszę, proszę. Ta-da! Zimowy mag. Proszę bardzo, Mikołaj. Ale też było w tamtym roku, tak. Raz byliśmy w Nawie, jak jarmarki chaliśmy. Co, i w zimie w ogóle nie byliśmy więcej? Nie wiem w sumie. No i na rynku... A gdzie jest ta ładna choinka? Zawsze na rynku taka ładna choinka była. Nie ma jej, teraz tak... Już minęliśmy. Oh.